Cześć, zapewne już wiecie, co się stało i co będziemy robić, także zapraszam. Ten silnik robię już po raz 5 albo 6. Jak widzicie, nie jestem dobry w tym, co robię, ponieważ co chwilę to się psuje. Co tym razem? Tym razem ponownie jakieś kawałki gumy, bardzo dużo tej gumy i podobno jakieś opyłki metalu, bardzo duże fragmenty. Także spodziewam się, że coś poszło nie tak i teraz faktycznie coś mogłem nie tak złożyć, aczkolwiek jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak to rozbierzemy. Tutaj nie wiem, czy znajduje się olej. Nie znajduje się tutaj olej, ale widać, że olej był bardzo czarny, ponieważ to okienko jest całe bardzo czarne. Więc w pierwszej kolejności wyjmiemy sobie dekielek i sprawdzimy zębatkę rozrządu i z tamtej strony, czy coś się stało. Wyjmujemy. Tu powinna być podkładka. Jest podkładka. Dekielek wyjmujemy. Obrócimy sobie to na drugą stronę i sprawdzimy, co tam się dzieje. Tutaj widać, zębatka jest cała. Ustawmy sobie pozycję T. Tutaj zrobiłem wcześniej kreskę na pozycję T. Ok, rozrząd nam się zgadza. Tutaj mamy T, tutaj mamy tą kreskę, co wcześniej Wam pokazywałem. Czyli rozrząd się nie przestawił. Tyle dobrze. Zdejmiemy magneto, zdejmiemy sobie świecę, żeby łatwiej było przekręcać silnikiem. Mieszanka jest ok, jest w porządku, widać, aczkolwiek troszkę ubogo, ja bym bardziej bogato preferował to zestroić, ponieważ robi się biały nalot na elektrodzie masowej świecy, no widać, jest taki biały nalot. Ok, mamy podkładkę. Dobra, ściągacz do końca przykręcony. Ok, koło magnesowe zdjęte. I teraz ten dekielek chcę zdjąć z tego względu, żeby zobaczyć, co się tam dzieje pod tym. Ok, odkręcamy te dwie śrubki. Dobra, nie da rady tym kluczem odkręcić. Ręcznie idzie. I teraz tutaj sobie wkręcimy dwie śrubki i wyciągniemy to. Ok, mamy, wyciągniemy. No jak widać, rozrząd jest cały, nic się tutaj nie dzieje. Sprawdźmy to ramię, czy jest napięte. No, jak widzicie, jest napięte i trzyma ciśnienie, tak? Więc tutaj nie jest problemem rozrząd. Kółko jest całe, to kółko jest całe, tutaj guma jest cała. Sprawdźmy sobie w środku kółko, czy jest całe kamerą inspekcyjną. Ponieważ nie wiem, skąd ta guma dalej się pojawia w tym silniku, tak? Ok, wchodzimy do wnętrza silnika. Jak widzicie, rolka jest cała. Nie wiem, da się to jeszcze? Nie da się. Rolka jest cała. Nie wygląda na pękniętą, ponieważ wcześniej był problem, że ta rolka pękła, tak? Tutaj to wszystko jest całe. No, dobra. Wyjmiemy tą rolkę i ją zobaczymy, ponieważ tu u góry, jak widzicie, to coś mi się nie podoba. Więc co teraz zrobić, żeby to wyjąć? Odkręcimy napinacz, odkręcimy to, ponieważ tutaj nie chcę tego ruszać, tak? No więc ubieram rękawiczki i bierzemy się do dzieła. Wyciągamy sprężynkę, podkładkę. Napinacz zleciał. Dobrze, teraz klucz 17. Odkręcimy ramię. Ramię nam wyszło. Zębatka, widzicie, jest cała, tak? Nic się tutaj nie stało. Ramię nie ma luzu na boki. Także jest wszystko tutaj w porządku. Ok, teraz tutaj 10. Odkręcimy tą śrubę. Nie pójdzie. Kurwa. Ja to tak dojebałem. Niemożliwe. Weźmiemy jakiś przewód albo linka zgięta w pół. Ok.
i mamy to kółko. No kurde, kółko jest całe, nie? Nic z kółkiem nie ma, do czego można by było się przyczepić. Teraz jak to włożyć bez zdejmowania zębatki rozrządu? No musimy jednak ją zdjąć. Także klucz numer 9 czy 8? 8. Ok, łańcuszek jest luźny. Teraz to kółeczko. Sorry, że nazywam zębatka, kółeczko. Fachowo to się nazywa. Musimy tutaj sobie wcelować. Będzie nam łatwiej, gdy... Dobra, tutaj już tą zębatkę przykręcę. Ok, tu mamy dziurę. Otwór, przepraszam, otwór. Przykręcamy. Sprawdźmy tutaj, czy jest w porządku w środku. Więc do tego celu użyjmy kamery inspekcyjnej. Zębatka, ramię, śruba. Tutaj jest uszkodzony gwint. Gwint stwierdził, że nie wytrzyma dokręcenia z ręki, no i puścił przy dokręcaniu. Teraz co muszę zrobić? No i tak bym rozbierał cały ten silnik, ponieważ jakieś opyłki metalu, no to sorry, tego nie lekceważymy, nie? Teraz co muszę zrobić, to zastosować tutaj reperaturka. Tutaj jest gwint M8 razy 1,25. Także rozbieramy cały ten silnik do części pierwszej, segregujemy rzeczy, umyjemy wszystko, weryfikacja, sprawdzenie, naprawienie gwintu, umycie znów tego karteru, no i będziemy widzieć, co dalej się z tego planu zrodzi. Nie wiem, żeby Was nie zanudzać, może rozbiorę to poza kamerą, no i sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. Żeby filmiki nie były takie długie, bo większość z Was i tak nie ogląda tego do końca. Delikatnie to jest aluminium, przecinak musi być dobrze naoszczony przede wszystkim. I mamy cechę naznaczoną. Już ta kreska nas nie obchodzi, ponieważ ona by się zmyła po myciu. Dobra, także rozbieram i widzimy się za chwilę. Taki mały update do sytuacji. Jak widzicie, kartery mamy już umyte, poczyszczone, gwinty zrobione i osuszone, kanały olejowe przepłukane. Prezentuje się to w taki sposób. No, powiem Wam, muszę zmienić płyn, ponieważ po tym tenzji robi się taki biały nalot. Tutaj tego jeszcze tak nie widać. Jak widzicie, ta pokrywa również jest wyczyszczona. I tutaj w tej pokrywie jest taki kanał. On idzie tutaj, go również trzeba umyć. Najlepiej cieczą i później wydmuchać. O, tutaj widać taki białawy nalot się robi. Tutaj, tutaj. To po prostu koroduje aluminium. Na to już nie jestem w stanie nic poradzić. Musiałby być delikatniejszy płyn. Tutaj prezentuje się to w ten sposób. Gwint już naprawiłem reperaturką. Tych reperaturek nie osadzam na klej. Gdyby ktoś się pytał, dlaczego nie na kleju, na klej się osadza. Nie, nie osadza się ich na klej. Ona się sama się zakleszcza i nie ma prawa się wykręcić. O ile jest dobrze nagwintowany otwór. Tutaj, o, widać. Takie białe coś, to właśnie korozja aluminium. No niestety po tym płynie tak to skorodowało. Ale jak przyjdzie olej, to wszystko się zmiesza i znów będą w takiej formie właściwej, tak? To nic nie szkodzi. I na pewno od tego glinu nic się nie zatrze. To możecie być pewni. No to jest taki proszek, nie? Tak jak tutaj na przykład, o, na głowicy, nie? I głównym powodem było to koło talerzowe. Jak widać, guma się rozsypała.
Później je rozkręcę i Wam pokażę, jak jest w środku. No nie wytrzymało to pojemności 110 cm sześciennych te gumy, nie? Trzy gumy, bo normalnie jest 6 gum takich w środku. Tutaj przyjdzie nowe sitko, bo to jest podziurawione. Wszystko jest tutaj opisane. Zawór wydechowy opisany i opisany zawór sący. To jest ważne, żeby tych dźwigienek nie pomylić, bo one, jak widzicie, się docierają, tak? To nie jest zacieranie, to jest po prostu dotarcie materiału. I normalnie powinno być to na całej powierzchni. Tutaj nie jest ze względu na to, że ten wałek, zresztą cała ta głowica, nie jest z pierwszej klasy. O, tak to ujmę. Łożyska nie dostały po dupie, normalnie się kręcą, fajnie, nic nie grzechocze. Zarówno te, jak i te łożysko, jak i te. Wszystko jest w porządku, łożysk nie trzeba wymieniać. Cylinder tutaj umyłem, jak widzicie, z nagaru. I w cylindrze mnie zaniepokoił ten ślad. Ale robią się takie ślady na dole, gdy jest zbyt duże pasowanie tłok cylinder, tak? I robi się piston slap. I sobie dolne ścianki tłoka uderzają o gładź cylindryczną, nie? I dlatego, ale z tym nie ma tragedii, nie? Wiecie, ten cylinder jest no name, jak i głowica, także no co tu więcej wymagać? Teraz bierzemy się za sprzęgło, rozbiorę je i zobaczymy, ile tam jest syfu. Więc tak wygląda koło talerzowe. To wszystko w porządku. Tutaj to się łamało i nie ma w ogóle tutaj gum. Ok, jak widzicie, sprzęgło jest wyczyszczone. Prezentuje się w ten sposób. Aluminium, glin. Po myciu. To jest normalne. Tym środkiem, który robię. Tutaj wszystko wyczyszczone. Ten element również wyczyszczony. Jest korozja na nim, no bo niestety środek jest z wodą, tak? Także lekki osad korozji będzie, ale mówię, przyjdzie olej, wymoczy się to wszystko. Nic tutaj, żadna krzywda się nie dzieje. Jeśli macie jakieś lepsze środki, które nie powodują korozji i takiego glinu i są mocne, to napiszcie w komentarzu. Ja to robię środkiem tenzji, także może na jakiś inny powinienem się przeciepnąć, ale ważne, żeby był tani, żeby nie był drogi, nie? No także tyle, widzimy się na składaniu w kolejnej części. Na razie.